Witajcie w kolejnym odcinku. Chciałbym dzisiaj przetestować samochód McLaren F1. Jeden z najszybszych samochodów w grze Forza Horizon 4. McLaren F1 z 93 roku. I zobaczmy, jak on się sprawuje. Na naszym wyścigu autostradowym. Czy ta liczba punktów umiejętności będzie podobna jak w przypadku poprzednich samochodów, czy będzie się czymś różnił, bo znalazłem takie opinie też, że to jest dobry samochód do takich celów właśnie zdobywania punktów i umiejętności czy wpływu. Zobaczymy, jak on się sprawuje w takim razie. Bardzo szybki jest, już mamy 430, coś niesamowitego, 444 w tym miejscu i lepiej się nie zapomnieć. Rewelacyjna szybkość jest trochę lepsza niż w tamtych samochodach, które testowaliśmy, bo 1400, ale też nie jest to bardzo dużo, nie jest to aż tak dużo jak w samochodach ze Speed Bonusem Forza Edition. Dobra, i teraz trzeba wyhamować i w drugą stronę. No, bez takich, proszę mi. No niestety, standard. Cztery punkty. No ale zobaczmy, co tu się będzie teraz działo. Jaka będzie prędkość maksymalna, którą uda nam się uzyskać? 450 przekroczony. 453. 454. 455. Niestety zapatrzyłem się na to. Szczerze mówiąc, już mi się nie chce tego wyścigu powtarzać po raz kolejny. Tak się wyprzedza McLaren. Tak się wali w słuch. Uwagę i do zobaczenia.